więc przed nami grupa Kontra. Czy stresowaliście się? Było świetnie. Stresu za bardzo nie było. Dyskusja była bardzo konstruktywna. Jesteśmy zadowoleni wynikiem. Ja zwłaszcza. Moje ego poszło do góry. A dlaczego jesteś bardzo zadowolony? No gdyż zostałem obrany najlepszym mówcą. No, szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, ale jest to bardzo miła niespodzianka, zwłaszcza, że niemal 100 osób, można powiedzieć, mi zaufało oraz przyznało rację mojej argumentacji. A czy wy się stresowaliście? Wydaje mi się, że stres nie był tak wielki, bo mogliśmy się do tego przygotować dobrze. Nie znaliśmy odpowiedzi i nie znaliśmy pytań, które zadała nam grupa Kontra. Aczkolwiek wydaje mi się, że na tyle jesteśmy patriotami, że mogliśmy dobrze odpowiedzieć na te pytania i dobrze zargumentować. A długo przygotowywałeś się do tej debaty? Napisanie mowy zajęło mi godzinę, a później 2 razy przeczytałem i byłem przygotowany. A więc teraz spotykamy się z grupą Pro. Cześć, jak wam się pracowało dzisiaj? No dzisiaj praca była, prawda, bardzo przyjemna. Tak naprawdę najcięższa część była już za nami dawno. No i to była taka definicja wszystkiego, co staraliśmy się zrobić przez ostatnie miesiąc, jakoś tak. A jaki był temat debaty? Czy patriotyzm to anachronizm? I czy osobiście uważacie, czy zgadzacie się z tą tezą w życiu osobistym, prywatnym? Powiem tak, rozbiegły się argumentacje naszej strony i strony przeciwnej. Nie podważamy postaw idei patriotycznej, jednakże chcieliśmy w swoich mowach zwrócić uwagę na zmianę środków przekazu i zmianę sposobu angażowania się w działania patriotyczne. Czy kiedykolwiek braliście udział w takiej debacie? Tak, ja powiem niejednokrotnie. W takim zespole jest to nasza już 2 debata. A wy? No, tak jak Arek powiedział, braliśmy już wcześniej udział w takich debatach rok temu, dokładnie tym samym składem, aczkolwiek co do słuszności tezy, według mnie jest to dość problematyczne było napisanie mów na ten temat, gdyż ja się nie zgadzam z tym, co musieliśmy przedstawić osobiście, aczkolwiek myślę, że podołaliśmy zadanie. Dzień dobry, w tym roku była pani marszałkiem całej debaty. Jak pani, co pani sądzi o tej debacie? Marszałkiem jestem już od kilku lat przy każdej debacie, którą organizujemy w Klubie Debat Oksfordzkich. Ta debata, czyli teza, która jest za nami, patriotyzm to anachronizm, no była debatą trudną, ponieważ trudno się nie zgodzić z taką tezą, ale jednocześnie trudno być przeciwko takiej tezie. Podstawowym dla mnie celem, gdy organizowałam Klub Debat Oksfordzkich, jest umiejętność wypowiedzi, umiejętność znalezienia się przed mikrofonem, umiejętność udzielania szybkich ripost, gdzie mało jest czasu na zastanowienie się, a trzeba szybko, szybko bardzo reagować. Okay, a więc przed Państwem byli mówcy z tamtego roku. Cześć. W tym roku byliście jako publiczność. Jak się czuliście z tej drugiej strony? Znaczy, ja się bawiłem bardzo dobrze. Miałem też pewien pogląd, ponieważ w zeszłym roku oczywiście braliśmy udział w debatach. Zresztą tamta debata była na naprawdę wysokim poziomie i tutaj jako publiczność też bardzo dobrze, myślę, czuliśmy się, prawda? Mi się zdaje, że debata była bardzo rzetelnie przygotowana. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że takie coś miało miejsce w naszym liceum. I trzeba to pochwalić obydwie strony. Strona, która też przegrała i która wygrała za takie odpowiednie podejście do tematu, a temat był nie lada prosty. Myślę, że obydwie strony powinny być zadowolone z wyników. Ja ogólnie uważam, że tematy dobierane do naszych szkolnych debat są niezbyt adekwatne do poziomu, ponieważ większość osób, które siedzi na widowni, zapewne i tak większości mówców nie do końca słucha, tak jak to miało w przypadku pierwszej debaty.